Cześć, 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 siemaneczko moi drodzy. Witam was wszystkich niezwykle serdecznie. Spójrzcie, przedstawienie czas zacząć. Tak jest, święte słowa. Trzeba będzie znaleźć taśmy, 7. Oczywiście na obszarze 52+. Ja ich będę szukał w Twin Peaksie. Będę budował sieć radarową. To jest jeden z moich ulubionych rodzajów misji, także idę. Tutaj będzie na spokojnie 20 minut. Zbudujemy 3 wieże, zajmę się wtedy poszukiwaniem tych taśm. Liczę na to, że będą wykrzykniki. No jak nie, no to będzie trochę bardziej skomplikowane, ale zaraz zobaczymy, przekonamy się. Już jestem na mapie. Już jestem na mapie, nie widzę wykrzykniczka. Widzę za to stwory i widzę moją pierwszą wieżę, którą zbuduję. Mój mały prześladowca zginął. Nie jest to zbyt duża wieża. Oczywiście nie martwi mnie to w zupełności. Wręcz przeciwnie, cieszę się. Mam nadzieję, że mój współtowarzysz pomoże mi, ale najpierw muszę się pozbyć tym oto strasznym gościem. O nie. Dalej, naprzód. Dostałem sprzęt. Niestety towarzystwo tutaj nieprzychylne moim planom budowniczym, ale postawiłem wieżyczkę. Niech ta wieżyczka już dokończy resztę z moim towarzyszem, moim nowym kolegą, a ja buduję dalej. Upolama gotowa na Zakładam, że sobie sam poradzi z tą lamą. No dobrze. Ja sobie samodzielnie poradziłem z jedną wieżą. Weźmy nagrody, przydadzą się do budowania. No i trzeba by się było wybrać po kolejną wieżyczkę. Jest tutaj na skos. Niemożliwe. Także idziemy. Ale, moi drodzy, cały czas nie widzę żadnych taśm. Nie wiem, gdzie ja mam je znaleźć. Przekonamy się o tym pewnie wkrótce. Ale najpierw... Do wieżyczka. Dzieła. Chyba wiesz co robić. Tym razem cegła. Tam jest. O, ja robię. Okej, prawie koniec. Jak już na górę się dostanę, to już wiem, że jest końcóweczka. No i pięknie. To już dwie. Dwie wieże, mam nadzieję, że jedną zbuduje tamten gościu. I że ja będę mógł się zabrać za poszukiwania, gdyż widzę jeden wykrzykniczek. Idziemy tam. Spadłem z wieży. Nie. O nie, dobra, muszę się tym zająć. Spadłem z wieży, moi drodzy, z przyzwyczajenia. Myślałem, że grałem survivalistą, ewentualnie jakąś Ramirez. I że zużyję sobie falę uderzeniową, ale na tej postaci fala uderzeniowa jest w innym miejscu niż na innych postaciach. I użyłem... tego boosta. Nieważne. Okrzyku bojowego.
Tak czy inaczej, za obóz z metalem się bierzemy. Będzie na pewno jakaś nagroda w postaci śrubek, metalu, lśniących części mechanicznych. No nie, lśniących nie było, ale były wydajne. Też super. Dobra. Tam jest jeden wykrzyknik. Martwi mnie mała ilość tych wykrzykników, natomiast radujemy serce wiadomość, że misja jest już zakończona, że kolega zbudował jedną wieżę. O, skrzynka. Trzeba będzie się tym zająć. On rozwala kolejną lamę, a ja wezmę nagrodę. A, to tak wygląda. O co chodzi? Znalazłeś taśmy? Kasetę. Dobra, mam kolejną. Wyluzuj trochę. Dobra, zobaczmy, co tu mamy. Nagrywamy? Mam zaczynać? Okej. Okay. Tu Antony, ale bardziej prawdopodobne, że znacie mnie jako Tyciego Antoniego Petardę. Doktora Werbla, bludniącą siłę, mistrza breaków i oczywiście wymiatacza ze stali. Bębniarza waty stalowej o najdłuższym stażu. 85 dni. Na dodatek nadal aktywnego. Przybyłem na tę pustynię w poszukiwaniu legendarnego rewolwerowca, czarnobutego Ayersa. Reprezentuje mnie moja agencja, Dynamiczne Uderzenie. I Marek M. Z M jak między talentem a odwykiem. Nie mogłeś się już tego wszystkiego doczekać, prawda, Mareczku? Dobrze wiedzieć. O, i kolejna. Dobra robota, Karobocie. W trakcie naszej wyprawy w poszukiwaniu legendarnego rewolwerowca czarnobutego Ayersa możecie się spodziewać niespodziewanych zwrotów akcji, zaskakujących gości, a także epickich pojedynków na pałeczki i perkusje. W planach mamy rozrywkę, która na pałeczki perkusy. W minimalnym stopniu. A wszystko to nakręcone zostanie jedyną kamerą w pięknej Dolinie Samowitości. On chyba próbuje napędzić oglądalność. Kolejna taśma. Ludzie pytają mnie, po co i dlaczego teraz. Nie siedziałeś przypadkiem w kiciu? Cóż, siedziałem i właśnie dlatego udałem się na pustynię. By pokazać światu, jak bardzo się zmieniłem. I by podążać w ślad za legendarnym rewolwerowcem Ayersem Czarnobutym. Znaleźliśmy kolejną. Pewnie się zastanawiacie, czy legendarny rewolwerowiec Ayers Czarnobuty nie gryzie przypadkiem ziemi już od dobrych kilkuset lat. A co jeżeli powiem wam, że widziałem go wczoraj? A co jeżeli dodam, że nie jest już jedynie legendarnym rewolwerowcem Ayersem Czarnobutym? Że jest potworem. Cóż, to może być prawda. Jeżeli Antony znajdzie to, czego szuka, wata stalowa będzie potrzebowała nowego bębniarza. Masz rację, to było dość bezpośrednie. Musimy go odszukać. No dobra, moi drodzy, 4 znalazłem, 4 z 7. Zakładam, że to już jest maks moich możliwości znajdowania tutaj rzeczy. Bo na to wszystko wskazuje, że trzeba będzie 2 razy się tu udać, ale okej. Najważniejsze, że są zaznaczone na mapie wykrzykniki. Nie jest to trudne, wszystkie były jakby na skraju mapy. Także wiem, gdzie będzie trzeba szukać następnym razem. Pozbywam się tych rzeczy mało mi potrzebnych. Dobra, i jak się pozbyłem, no to teraz co? Mogę znaleźć trochę bluglutu w sumie. Tu są jakieś 2 skrzyneczki. Mógłbym się nimi zająć. Uwaga, granat! Opuścić pozycję! Tu są gdzieś 2 skrzyneczki. Jedna chyba jest gdzieś tu na górze, tak jest. To sobie zaraz ją wezmę. Natomiast minimapa pokazuje, że druga jest gdzieś na dole. No to też tam idę. Proszę bardzo. 2 skrzyneczki w jednym miejscu. Tu
Tu jest jeszcze fajne, bo jest dużo szaf serwerowych i tego typu rzeczy. To są rzeczy elektryczne, to będą z nich śrubki, metal. Może jakaś część mechaniczna wypadnie, kto wie. Proszę bardzo. Dobrze. Tak czy inaczej, chętnie bym Blueglut znalazł. Tu może jeszcze przejdę się do tej skrzyneczki. Gdzie ona leży? Gdzieś na ziemi? Odsuń się! Gdzieś tu mi pokazuje, że jest skrzynka. Ale nie wiem gdzie. Może w tej. Może na pace. Tak, tu jest. Proszę bardzo. Dobra, uratujmy tego ocaleńca. Blueglutem za chwilkę się jeszcze zajmę. Granat! Mimik? Obstawiacie, że to mimik czy zwykła skrzynka? Napiszcie przed tym, jak podejdę na ten dach. Jeśli macie ochotę oczywiście napisać. Każdy komentarz mile widziany. Zdecydowanie pomaga w rozwoju kanału. Kanał żyje. Jest co czytać. Dobra, zanim tam jeszcze pójdę, to zbuduję sobie tą wieżyczkę. Mam cały czas zadanie. Nie wiem, czy oglądaliście poprzednią moją... mój odcinek, ale w poprzednim odcinku pokazywałem wam, że mam misję na ratowanie ocaleńców i cały czas mam, na widolce oczywiście. Załatwione! Wynośmy się stąd. Także mam na razie 17 z 25. Jeszcze troszeczkę ten. No jak obstawialiście? Trafił ktoś? Że to mimik? Ciekawy jestem. Dobra. Tutaj by było na tyle. Ktoś chce się jeszcze ze mną przywitać? Amunicja. Tu jest jeszcze jakiś ocaleniec. Też może mi się uda go w międzyczasie uratować. Nastawiam się trochę na tych ocaleńców, no bo te widolce do mnie krzyczą. No co ja tutaj będę wam opowiadał, że nie. Jak tak? Uwaga na kradziei! Dobra. Mamy to. Tutaj widzę... Rozejść plecy, się. W plecy. Dobra, tutaj mamy gdzieś zaznaczone, że powinien się znajdować jakiś ocaleniec. Gdzie jesteś, kolego? Ach, tu. Koleżanko. Tutaj, tutaj! Pustaki. Widzę. Już. Oby tak dalej. Pięknie. Poproszę nagrodę. Blugluty. Wszystkie blugluty się pochowały. Ale dobra, tu widzę taką tą dziwną anomalię do zniszczenia. To idę. Z tej anomalii można uzyskać troszeczkę bluglutu. Stormchesta znalazł. Dobra. Napiszę, że jestem w drodze. Odpuszczę sobie tego ocaleńca. Zobaczymy, może się uda, może się nie uda jeszcze do niego wrócić. Idę po Stormchesta. Przemiły gościu, że napisał i że czeka na mnie. A może to dlatego, że sam sobie nie poradzi na setce. Dawaj, Blugluta. Jesteś, to ruszajmy, tak jest. Nie ma czasu do stracenia, ja tu jeszcze chciałbym ocaleńca z jednego uratować.
stracić pozycję! Dzięki, dowódco! Uratowałem go. Opuścić pozycję! Dobra, mamy 50. Gdzie są mgielne? Są. Jeden. Drugi. Pięknie. Magazyn rośnie. Blueglot. Tu jest jeszcze jeden Blueglot. To dobrze, nie będę musiał anomalii niszczyć i będę mógł uratować mojego ocaleńca. 3 minuty to spokojnie tam dotrę. Tu jeszcze był Blueglot. Popatrzcie. Jak nie było, to nie było. Jak jest, to zatrzęsienie. Tutaj poproszę tego jeszcze mi wskazać. Też może znajdę chwilę czasu, żeby się nim zająć. O, nie marnujmy cennego czasu. Proszę bardzo. Oto i kolejny. Niby tam wszedłem do tego, do obozowiska jednego z ocaleńców w nadziei na to, że wskażą mi drogę, gdzie on jest, ale tutaj na mapie nic nie widzę. Trudno. Trudno, trudno, trudno. Za 2 minuty muszę cię stamtąd wyciągnąć. Jak nie teraz, to później. Ale ocaleńców uratuję. Proszę bardzo, skrzyneczka. Miałem nosa. Nie widziałem jej, ale... Ale tak mi się wydawało, że coś tu może być ciekawego. W tego typu budynkach bywają fajne rzeczy. Śrubeczki. Wydajne części mechaniczne. Jeszcze jakiś ocaleniec by się przydał do kompletu. No cóż, chyba nie damy rady. Jak tam z tym czasem? Minuta. Kawałkiem. Nie mogę zniszczyć tej mechanicznej części. No ale ścianę się i tak opłacało zniszczyć, bo dzięki temu amunicję znalazłem. O, obóz. A, ze skrzyneczką miałem to zniszczyć. Zapomniałem całkowicie o tym. Niech to będzie dla was nauczką. Uwaga! Jeszcze momencik. Zostało 30 sekund. Proszę bardzo. Cóż za nagroda? Nie najlepsza. No nie najlepsza. Mogło być lepiej. Tego to niekoniecznie. No dobra. Za dużo tu już nie zdziałamy. Zniszczę może samochód. Jakieś śrubki, jakieś części mechaniczne może wypadną. Trąba powietrzna. O, pustaki też rzuca? Nieźle. Wiem, że ludzie mogą na tym skakać, ale że pustaki... Kaczuszka. Nie zniszczyłem kaczuszki. Jakbym zniszczył kaczuszkę, to miałbym taśmę klejącą. Ale trudno, się mówi. Nagrody. Poproszę o nagrody. Dobra, 8 sekund i się dowiemy, cóż wygrałem. Będzie jeszcze jedno podejście do tej misji na pewno. Gdyż nie wszystko znalazłem. Znajdowanie nie było trudne. Na obrzeżach mapy po prostu były wykrzykniki ze znakami. O, proste zadanie. tysięcy punktów schematu, świetnie. Złoto, ludzie, pięknie. No dobra, moi drodzy, no to cóż. Przedstawienie czas zacząć. Trzeba będzie zacząć to przedstawienie po raz drugi.
Mam 4 na 7, także cóż, kolejnym razem myślę, że już się uda. Dzięki wielkie wszystkim, że byliście, że oglądaliście. Pozdrawiam Was serdecznie. Jeśli macie ochotę zostawić łapkę w górę i subskrypcję, to będę niezwykle szczęśliwy z tego powodu. A teraz życzę Wam miłego dnia. Pozdrawiam. Pa, pa!